Witajcie w 9 odcinku misji Totus Tus, ministrant na maksa. W poprzednim odcinku mówiliśmy na końcu o cudownym medaliku, który można porównać do takiej zbroi. Każdy z nas zna, przynajmniej z filmów, rycerzy, którzy wychodzili walczyć. Mówiliśmy o tym, że trwa zacięta walka o każdego z nas. Trzeba w tej walce wziąć udział. Trzeba się też obronić, trzeba walczyć. Zbroją jest między innymi właśnie cudowny medalik. Natomiast zbroja nie wystarczy. Musi być jeszcze broń. Broń oczywiście nie po to, by kogokolwiek skrzywdzić, ale broń po to, by czynić dobro, by ochronić siebie i innych przed złem. I taką bronią, bracie, jest różaniec święty. Być może do dnia dzisiejszego traktowałeś ten różaniec z przymrużeniem oka, patrzyłeś na różaniec w rękach swojej babci albo starszych pań w kościele i mówiłeś, po co one to robią, po co one to trzymają w rękach. Chciałbym dzisiaj cię wyprowadzić z błędu, bracie. To jest najpotężniejsza broń we wszechświecie. Nie wiem, czy wiesz, że Maria we Fatimie powiedziała, że różaniec może powstrzymać wojnę. I dzieci fatimskie, Franciszek, Hiacynta i Łucja, razem z innymi dziećmi zaczęły się modlić na różańcu i front wojenny, który zbliżał się do Portugalii, w wyniku tej modlitwy różańcowej nie dotknął tego kraju. Ta wojna nie weszła do Portugalii wbrew wszelkim oczekiwaniom. Taka jest moc różańca. Dlatego jeżeli nie wiedziałeś o tym do dzisiaj, to od dzisiaj nie rozstawaj się z tym. Weź, znajdź. Jeżeli nie masz różańca, nikomu o tym nie powiem, ale weź, załatw, miej i odmawiaj każdego dnia kiedyś, kiedy trafisz do nieba, a wierzę, że tak będzie. Zobaczysz, jak wielkie owoce duchowe przyniosła każda twoja jedna modlitwa, każde jedno zdrowaś Maryjo odmówione przynosi wielkie owoce w różnych zakątkach świata. Możesz być potężniejszy niż Avengersi, pod warunkiem, że zaczniesz codziennie odmawiać różaniec i do tego cię bardzo serdecznie zapraszam. Broń na maksa, różaniec. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w następnym odcinku. W świętej pamięci ksiądz Piotr Pawlukiewicz porównał kiedyś koronkę do Bożego Miłosierdzia, a ja to rozszerzę też o różaniec, do tego, jak dziecko szarpie za nogawkę rodzica, bo chce czekoladę. Szarpie go tak długo, aż rodzic stwierdzi, dobrze, dam ci tę czekoladę. I dostaje. Dlaczego porównał do koronki do Bożego Miłosierdzia, czy do różańca? Ano dlatego, że ten różaniec to też takie nasze szarpanie za nogawkę Pana Boga. Mamy swoje prośby, które zanosimy do Boga i zanosimy non-stop. Bóg jest miłosierny, Bóg jest wielki, ale nawet gdyby taki nie był, to i tak dla świętego spokoju wysłucha to, co mamy do powiedzenia i o co prosimy. Zmówienie jednej części różańca składającej się z 5 tajemnic zajmuje około 25 minut. To dużo i mało. Mało, bo krótki czas. Dużo, bo jak to mówiła sama Maryja, jest to niezwykła broń na walkę ze złem. Dlaczego? Bo różaniec pomaga ratować dusze innych i nasze. Dodaje nam duchowej odwagi do bycia dobrym, do stawania po stronie dobra, nawet jeśli otoczenie mówi zupełnie coś innego. 25 minut, 5 tajemnic dziennie. Wciąż uważasz, że dużo? To dużo mniej niż czasem film na YouTubie, w który się wkręcisz. To dużo mniej niż poświęcasz na rozgrywkę w FIFA na PlayStation. To często dużo mniej niż jeden odcinek serialu, który oglądasz na Netflixie.
25 minut to dużo mniej, a z drugiej strony dużo więcej, bo to inwestycja, codzienna inwestycja w Twoje zbawienie. W związku z tym chyba warto poświęcać to niecałe 2 kwadranse dziennie, prawda? Wiele osób uważa, że różaniec to klepanie modlitw i szkoda na nie czasu. Nawet przez 25 minut, bo tyle to zajmuje, jak przekonuje pan Michał, redaktor naczelny KNC. Każdy, kto przekonał się do różańca, dobrze wie, że to nie jest klepanie paciorków. To konkretne rozważania życia Jezusa i Maryi. Mięczaki odpadają, bo po 3 minutach robi im się nudno. Tak jak ty rozkminiasz historię ze swojego życia i z życia swojej rodzinki, tak samo można wspominać na przykład radosne albo bolesne tajemnice życia Jezusa. Święty Jan Wianney mawiał: jedno tylko zdrowaś Maryjo, dobrze wypowiedziane, wstrząsa całym piekłem. Spróbuj odmawiać choćby 10 różańca każdego dnia. W ten sposób będziesz dysponował potężną duchową bronią. To co? Challenge?